Dzień dobry. Prezmer z tej strony. Moi drodzy, zobaczcie, co ja mam na plecach. Cały dom. Cały dom. Wychodzę z domu. Moi drodzy. Zaraz powiem, o co chodzi. Tylko zdejmę ten plecak, bo będę musiał w przyszłości wyszczuplić. O! Już jestem. Moi drodzy, dzień dobry, witam serdecznie. Ja za godzinę już wychodzę z domu, moi drodzy. Chciałem powiedzieć, że wybieram się w tym roku na taki krótki wypad, na urlopik, na Kaszuby. Niedaleko, co prawda, bo plecak mam delikatnie przyciężki dla mnie, moi drodzy. Zabrałem namiot, zabrałem karimatę, zabrałem taką tą kuchenkę moją, kilka garnuszków, kilka ciuchów i się okazało, że wszystko to takie ciężkie. Sam namiot jest w sobie ciężki, także na pewno za daleko nie dojdę, ale chciałem właśnie powiedzieć, że w tym roku z powodu tego kryzysu, który jest, tak, bo to głównie jest z powodu tego kryzysu, postanowiłem sobie, że spędzę troszeczkę czasu na powietrzu. Nie wiem, ile, 3 dni, 4 dni będę wracał do Gdańska. Tam za jakieś 3-4 dni pewnie. Chcę sobie właśnie taką próbę zrobić. Ile wytrzymam w polu? Ile wytrzymam w polu? Nawet tutaj sobie napisałem. Urlop po taniości, tyłek lata po wsi. Chciałem jeszcze właśnie polecić taki kanał Piotr Żelażewski, moi drodzy. To jest taki piechur. Jeżeli włączycie sobie tam na YouTubie Piotr Żelażewski, to wszystko będziecie wiedzieli mniej więcej, o co mi się w tym filmiku rozchodzi, po co ja to nagrywam. A mianowicie chodzi o to, żeby pokazać, że można właśnie po taniości. Tak, tyłek lata po wsi, po taniości. Ja tak zrobię właśnie. Zaraz wam pokażę. Czekajcie. Bo ja oczywiście jak zwykle nieprzygotowany. Moi drodzy. Żartobliwie. Czekajcie, jeszcze sobie zdjęcie zrobię. Żartobliwie, moi drodzy. Bierzemy. Bierzemy klepaki i idziemy w pole. Moja rodzina wczoraj wyjechała na obóz, wsadzałem ich przed 23 do pociągu w piątek. W Bieszczady jechali sobie na tydzień. Tam już sobie wcześniej sobie tak jakoś to było umówione, dlatego pojechały dziewczyny. Ja nie pojechałem. Postanowiłem, że w tym roku będzie troszeczkę jednak taniej. Jeszcze będzie jednak taniej. Te pieniążki, które mógłbym tam wydać w ciągu teraz tych 2 tygodni urlopowania, podejrzewam, że pewnie z 50 papierków by poszło. Postanowiłem, że sobie w przyszłym tygodniu, jak wrócę, to zrobię przelew na czynsz i będę miał po prostu do końca roku spokój z czynszem, a urlop, jak mówiłem, po taniości będzie. Fajna sprawa, takie właśnie wyjście. Mam taki malutki namiocik. Tylko muszę do jakiejś miejscowości tam nad jezioro się dostać, a nie będzie lekko, bo zauważyłem, że ten plecak jednak jest za ciężki. Jednak za ciężki, tak jak właśnie Piotr Żelażewski właśnie z tego kanału, co tutaj sobie właśnie zapisałem, kiedyś odchudzał już te swoje właśnie plecaki nieraz. I jak teraz tak już patrzyłem na jego takie końcowe filmiki, bo on dosyć długo już nic nie wstawiał na swoim kanale, to ten jego plecak już w porównaniu do tego o połowę był wyszczuplony. Nawet do tego stopnia, że aparatu fotograficznego nie zabiera. Już nie wspomnę o statywach. Ja też statywów nie biorę. Ja nawet za bardzo nie mam kart tam w tych moich urządzeniach do nagrywania. Mam bardzo mało tam, nie za dużo pojemności. Także będę się odzywał. Moi drodzy, ten filmik wstawię oczywiście. Bo chciałem pozdrowić tutaj kilka osób. Andrzej H., Józef Kaszuby, Wiewióra 154, Krzysztof Siwiec, Jan Kaczkowski ksiądz,
świętej pamięci, to zapisałem sobie dlatego, bo chciałem właśnie wspomnieć o nim, bo ja te moje filmiki z Emilką byłem na szlakach ostatnio, zapisywaliśmy sobie pod tytułem Smak Życia. Smak Życia, ale musieliśmy zmienić na sposób na życie, bo się okazało, że świętej pamięci ksiądz Kaczkowski, on kiedyś jeszcze przed śmiercią wstawił 84 filmiki pod takimi tytułami Smak Życia. Ja nie wiedziałem o tym, no i później wyszło, że te filmiki krótko się pokazywały tam na tych stronach internetowych właśnie przy tych księdza filmikach i za jakiś czas się YouTube zorientował, że to tak nie może być, bo tamte jednak wypychały te moje i zmieniłem na sposób na życie. No też może być, taki sposób na życie. Bo Emilka będzie na pewno ze mną nieraz jeszcze wychodziła na takie właśnie na te szlaki. Powiem szczerze, że z tym plecakiem to ja po szlakach za dużo nie pochodzę. Dzisiaj będę, za godzinę jadę do Tomina, to pojadę sobie autobusem i będę sobie szedł szlakiem, lasem i wioskami do Żukowa. Później dalej będę musiał się zorientować, jak się kierować na Kościerzynę ewentualnie i może być tak, że maksymalnie najdalej gdzieś dotrę do Gołunia. Jutro dotrę do Gołunia i gdzieś po prostu wyląduję na polu namiotowym, bo za ciężko mi będzie, moi drodzy. Nie brałem statywów. Dużo rzeczy nie brałem, a i tak mi ciężko. Niewygodny w ogóle w tym plecaku. Za dużo. Jakbym miał połowę tego plecaka, to by się fajnie rozłożył na plecach, a mam go tak spasowanego idealnie, a on i tak mi taki się gibie, wysoki, jest taki duży. Ale dobra. Moi drodzy, co chciałem powiedzieć? A, jeszcze pozdrowić pana Piotra Żelazewskiego. Piotra, go tam tak znam troszeczkę z grubsza, zalatanego tatę, Filipka Włóczykija, Rafała Hejkę, tego wariata. O, Rafał, ty słuchaj, ty pewnie to będziesz oglądał, albo nie, bo ty tu nie będziesz miał czasu. Bo ty teraz jesteś taki zalatany, jak zalatany tata trochę. Śpiewasz, grasz. O, Rafał dzisiaj też będzie spędzał noc na działce. Ja bym pojechał do niego, ale to ja bym musiał wsiąść w pociąg, żeby tam pod Toruń gdzieś jechać i go odwiedzić. Także na pewno mi się to chyba raczej nie uda. W każdym razie, Rafał, ten, jak będziesz oglądał, to tam... To daj znać, może akurat będę w namiocie wieczorem, to tam troszeczkę poprzeglądam te twoje muzykowanie. No, a tak poza tym, nie boję się iść, lubię chodzić tam po tych wioskach, po Kaszubach, tylko powiem szczerze, że ciężko mi będzie trochę z tym namiotem, z tym plecakiem. Ale dobra, poradzę sobie. Mogę oczywiście jechać na urlop. Ale to nie o to chodzi, po prostu chciałem pokazać, że można też w taki sposób spędzić czas poza domem, niekoniecznie wydawać dużo pieniążków. Ten pomysł z tym opłaceniem czynsza do końca roku to jest... już było praktykowane wcześniej, ja już to kiedyś praktykowałem, tylko że wtedy przeważnie było tak, że opłacałem sobie przynajmniej do grudnia, listopada i tak wyjeżdżałem, a teraz właśnie opłacę sobie w tygodniu jakiś przelew, tam będę gdzieś w polu, to sobie będę przelewał tam na ten na jakieś opłaty, ale teraz będzie troszeczkę taniej, na pewno będzie taniej, bo mogę sobie po prostu dzisiaj pierwszą noc spędzić gdzieś na jakieś łące, na trasie, jak się umęczę, tam może jakiegoś gospodarza się zapytam, czy mogę. Albo i nie zapytam, tak jak Piotr właśnie robi, że on tam gdzieś z lasu zawsze wychodził ze szlaku, widział łąka, był wieczór, się rozstawiał z tym wszystkim i tak sobie koczował tam do rana i później to wszystko składał, ten majdan i szedł w pole. Dlatego on też zrezygnował z namiotu z czasem. Ja mam taki malutki namiocik, nawet nie do końca przystosowany do spania w polu, ale on z namiotu na przykład zrezygnował i zaczął kupować sobie te takie płachty, tarpy tak zwane, żeby było jak najlżej. No i teraz właśnie widzę to moje właśnie tutaj taki błąd. Sam plecak w sobie już jest taki, można powiedzieć, nie za lekki. Ja go dostałem w prezencie od Marzenki, od takiej znajomej z Przymorza.
Także ten nowy jest fajny, fajny plecak, ale będę na pewno tutaj trochę, kurde, się upocę dzisiaj, bo ciepło ma być. Moi drodzy, ciuchów też mało, ciuchów mało. Tam wziąłem tylko takie dwa surfi, trochę tam na tych urządzeniach można ponagrywać, ale to też za dużo pamięci nie ma, także tam za dużo nie będę nagrywał. Będę się starał tam odzywać, może takie króciutkie filmiki, migawki, coś będę wstawiał, ale a później na sam koniec coś tam wstawię takiego dłuższego. No. Także teraz się zastanawiam, czy brać ten kapelusz, czy nie brać, moi drodzy, bo w tym kapeluszu też się upoca, ale na głowie coś muszę mieć, żebym nie dostał tam czasami jakiegoś udaru. No. Kawkę wypiję, odkurzę podłogi, bo już mam wszystko tutaj posprzątane. Poprane, posprzątane, pościele poubierane świeże, bo dziewczyny wracają za tydzień. A ja dzisiaj jak wyjdę, to podejrzewam, że w Żukowie będę, no z tym plecakiem to pewnie nie wcześniej niż o 15. Nie wiem, czy się uda. A później dalej to nie wiem, co ja tam będę robił, czy to kierunek Kościerzyna będę dalej tam się udawał, czy po prostu sobie zrobię takie połowę trasy. I jutro drugą połowę, żeby tam gdzieś nad jakieś jezioro się rozbić pod Kościerzyną, może w Gołuniu. No zobaczę. Zobaczę, moi drodzy. Zobaczcie, ja pokażę jeszcze raz ten plecak. O! Zobaczcie. Tu jest śpiwór, karimata. W środku jest ten malutki namiocik, kuchenka tam jest. Te garnuszki, wszystko takie leciutkie. No ale się okazało, że to ciężkie się zrobiło jak cholera. No ale co? Trzeba iść. Jak to żona mówiła, idź zdobywać świat, wczoraj do mnie mówi. Ja zdobywać świat. Nie, ja po prostu chcę tylko tak spróbować sobie. Wiadomo, że jak na szlakach chodzę z leciutkimi plecaczkami, no to jest inaczej, a teraz chcę po prostu tak spróbować, jak to wyjdzie mi. Jak się w polu tam rozstawię, bo ja powiem szczerze, że jak się z tym rozstawię, to połowy tego wszystkiego nie będzie. Już normalnie w namiocie będzie, bo to wiadomo, wszystko po trochu się wyciągnie, garnuszki, kuchenkę i ten plecak będzie prawie pusty. No. Ale poradzę sobie. Na pewno będzie takie uciążliwe, że jak gdzieś się będę nad jeziorem, to będę musiał uważać, bo nie mam nawet plecaka dodatkowego, bo już się nie zmieścił. Tylko tam jakąś taką ewentualnie tam mam też macianę. No bo ma się jednak telefony, dokumenty, także jak będę chciał wejść do wody, to będę to wszystko musiał brać gdzieś blisko wody, no i nawet bojki nie brałem, tej nadmuchiwany, to wszystko jest, wszystko waży. Mam jeszcze inny namiot, mam jeszcze inny taki plecak, takie co kupiliśmy sobie plecaki specjalnie pod te nasze takie właśnie namiotowe wyjazdy, bo namiot też jest kupiony od 2 lat, taki duży namiot jest spakowany, jest w piwnicy, jeszcze go nigdy nie rozpakowywałem. To właśnie tam mam taki szczuplejszy, taki ten plecak. Wszyscy kupiliśmy sobie takie szczuplejsze, takie na takie właśnie, takie wymarsze. A tutaj to jest typowo taki, jak się idzie do boju. Na wojnę się nie wybieram. Także kilka dni wolnego mam, moi drodzy. A dziewczyny pojechały wczoraj i dopiero będą o 15 chyba w Sanoku. Tak, chyba w Sanoku dopiero, bo jakoś dojadą do Krakowa rano, to muszą się przesiąść i tam później jeszcze podjedzie, Maksiu podjedzie samochodem i odbierze i gdzieś tam na jakąś wiochę będzie wywoził, podobno nawet sklepu nie ma. No. Ja to tyle co dobre, to chociaż po drodze będę miał, co wioskę będę miał jakiś sklep, to z tym piciem też muszę uważać, bo nawet już nawet to picie widzę, że tutaj nie mam za bardzo gdzie poupychać. Będę po drodze sobie tak systematycznie wchodził i kupował tam właśnie. A później pod sam koniec drogi to może jeszcze coś kupię do jedzenia, chociaż akurat tam mam, bo ja tam mam takie zupki różne i mogę sobie później zagrzać wodę na kawę i zupkę najwyżej zjeść, jabłuszko, coś tam jakoś przeżyję tą pierwszą noc, a później się zobaczę. Jak już gdzieś dotrę w końcu, to sobie coś zorganizuję, jakieś takie właśnie jedzonko na kuchenkę. Dobra, moi drodzy. O, Redico, ściszę, bo jeszcze YouTube będzie się czepiał. Moi drodzy, nagadałem się, wiem, że się nagadałem, bo patrzę już 14 minut, a nie o to chodziło, żeby się rozgadywać tutaj. Moi drodzy, pozdrawiam i jak to Rezmer powiedział, urlop po taniości
tyłek lata po wsi. Zobaczcie, żartobliwie. Kilka groszy. O, zdjęcie jeszcze zrobię. Kilka groszy do portfela i w pole. I zobaczcie, czy się da tak po prostu też spędzić urlop. Niekoniecznie trzeba wydawać dużo pieniędzy i tyle. I odezwę się, jak będę już tam gdzieś na jakiejś w trasie, już będę rozbity gdzieś i wtedy zobaczycie, jak to wygląda tak fachowym okiem. Bo ja tylko tak teraz na razie gadu, a daleko jeszcze jestem tutaj po prostu, nawet nie w polu. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.